I teraz chciałabym jeszcze powiedzieć Państwu parę słów, chociaż już zdecydowanie mniej, o filmie Żebrowskiego Szpital Przemienienia. Dlaczego ten film jest tak nietypowy? Tak? Co jego wyróżnia i co to zdecydowanie gdzieś tam sytuuje troszeczkę na marginesie tego kina moralnego niepokoju, ale jednak gdzieś właśnie w tym rejonie. Ten film jest adaptacją powieści Lema. Ta powieść pod tym samym tytułem, Szpital Przemienienia, to jest pierwsza powieść Lema, ona napisała w 1948 roku, ale ukazała się dopiero w 1955, dlatego że ta książka nie przeszła w 1949 roku, nie przeszła przez cenzurę. Zarzeczono sobie, żeby Lem dopisał jeszcze dwie części, żeby właśnie zrobił z tego pełną trylogię, która by te dwie części miała w jakiś sposób łagodzić trochę wymowę tej pierwszej części Szpital Przemienienia i w ogóle jakoś jakby wyjaśniać tak naprawdę w takim słusznym świetle przesłanie tej pierwszej książki. I ten cały cykl nosi tytuł Czas Nieutracony. Co jest też dość ciekawe, sam Lem, na co też chciałam zwrócić Państwa uwagę, kiedy będą Państwo ten film oglądać, Lem był bardzo niezadowolony z tej adaptacji. Chociaż inna sprawa, że tam generalnie nie bywał zadowolony z adaptacji swoich książek tak naprawdę. Ten film nie podobał się Lemowi, dlatego że Lem twierdził, że w tym filmie pewne rzeczy są pokazane zbyt dosłownie tak naprawdę, że nie do końca tak naprawdę Żebrowski jakby wyczuł, o co tutaj Lemowi chodziło. Mimo że trzeba też przyznać, że była to próba stworzenia takiej dość wiernej adaptacji. Tak? Akcja powieści rozgrywa się w szpitalu psychiatrycznym w czasie okupacji, przede wszystkim w 1940 roku. I to również Żebrowski utrzymał w swoim filmie. Tak? Rzeczywiście pozostawił akcję filmu właśnie w szpitalu psychiatrycznym, bardzo takim wyizolowanym, w czasie okupacji. Można powiedzieć, że to od razu buduje nam tę najważniejszą w tym filmie w gruncie rzeczy metaforę. Tak? Cała konstrukcja tego filmu opiera się na pytaniu o jakby znów taką moralną i etyczną kondycję człowieka w sytuacji jakby podwójnej izolacji, podwójnej okupacji. Tak? Mamy do czynienia z okupacją hitlerowską z jednej strony, ale z drugiej strony sam szpital psychiatryczny wyznacza taką przestrzeń radykalnej izolacji i również przestrzeń pewnych relacji władzy. Bo ten film jest takim w gruncie rzeczy traktatem filozoficzno-politycznym, można by było powiedzieć, tak? W minimalnym stopniu jest to film historyczny. Mimo dobrze określonych realiów, to tak naprawdę być może dopiero na ostatnim poziomie jest tutaj to pytanie o to, nie wiem, o na przykład o jakiś koncepcję czy stosunek Hitlera na przykład do kwestii rasowych, tak, czy do kwestii niepełnosprawności psychicznej i tak dalej. To oczywiście gdzieś tam też się pojawia, ale to pojawia się dopiero gdzieś jakby na którymś tam z poziomów. Przede wszystkim jest to film właśnie niesamowicie, jakby próba jest stworzenia takiego filmu niesamowicie uniwersalnego. I to, co w tym filmie było szczególnie ryzykowne w tamtym momencie, to, że tak naprawdę ten totalitaryzm, który tam jest pokazany, jako z jednej strony totalitaryzm faszystowski, a z drugiej strony pewien totalitaryzm psychiatryczny tak naprawdę, żeby nie powiedzieć medyczny, możemy również odczytywać jako taką próbę metaforycznego spojrzenia na totalitaryzm komunistyczny tak naprawdę. Tak? To oczywiście nie było wprost wyrażone i nawet za bardzo nie znaleźlibyśmy tego w jakichś takich dyskusjach krytycznych, które toczyły się wtedy na temat tego filmu, ale już po 1989 roku jak najbardziej odczytywano ten film również w ten sposób. Tak? Więc kiedy będą Państwo patrzeć na te sceny rozgrywające się właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym, na te typy ludzkie, które tam są pokazywane, przede wszystkim zresztą na te typy lekarzy, bo akurat pacjenci od pewnego momentu w tym filmie stają się właściwie całkowicie jakby drugoplanowi. Najważniejsze jest to, kim są ci lekarze, jakimi wartościami oni się w ogóle kierują. To zauważmy, że moglibyśmy również spojrzeć na ten świat jak na taki świat elit kulturalnych i elit władzy w PRL, tak? I to wtedy staje się metaforą na jeszcze innym poziomie, tak? I czyni ten film jakimś takim jeszcze bardziej jakby rozliczeniowym i w sumie takim bardzo gorzkim.
To, co ten film wyróżnia też z kina moralnego niepokoju, chociaż przecież jednocześnie, no, poprzez, tak jak powiedziałam, gdzieś na tym poziomie takim moralnym właśnie poprzez podobną problematykę, tak? Właśnie problematykę wyborów etycznych, problematykę jakichś podstawowych wartości, którymi powinien kierować się człowiek, zwłaszcza ten, który jest na jakimś tam wyższym stanowisku, od którego rzeczywiście dużo, zależy. Ten film wyróżnia się z tego nurtu również swoim poziomem artystycznym, powiedzmy, tak? Czasami zarzucano filmom moralnego niepokoju, że są na tyle jakby właśnie publicystyczne, na tyle interwencyjne, że na tym traci ich artyzm. To jest trochę niesprawiedliwe, bo chociażby w Amatorze, już Państwo też zobaczą, to jest naprawdę również, nie wiem, względem chociażby operatorskim ten film jest bardzo ciekawy, albo na przykład, nie wiem, montując zdjęcia amatorskie ze zdjęciami z samego tego filmu, który oglądamy, prawda, to też jest zawsze jakieś takie ciekawe, zderzenie, ale faktycznie Szpital Przemienienia buduje zupełnie jakby osobną wizję świata, posługuje się takim przepięknym, jakby plastycznie też językiem. Zdjęcia tego filmu robił Witold Sobociński, jeden z lepszych polskich operatorów, i to w tym filmie rzeczywiście widać. Tak? Sama plastyczność zdjęć, sama estetyka zdjęć bardzo podkreśla i buduje pewne znaczenia w tym filmie, przede wszystkim podkreślając atmosferę tej przestrzeni. Zwracam Państwa uwagę na pewne zmiany stylistyczne, które w tym filmie się dokonują. One są momentami dość subtelne, chwilami to są mocniejsze takie uderzenia, tak? Bo ten film bardzo pięknie przechodzi od takiego języka, może bardziej właśnie poetyckiego, od języka takiego bardzo nastrojowego, do języka niemal naturalistycznego. Tak? I to powoduje takie wrażenie, takie trochę szokowe, tak? Ale też wybija widza z jakiegoś przyjętego już sposobu oglądania tego filmu. I to jest mi szczególnie ciekawe. Tak? Wtedy, kiedy my się przyzwyczajamy już do tego, że ach, mamy tutaj być może właśnie do czynienia z takim filmem intelektualno-poetyckim, który wszystko jedynie symbolizuje i metaforyzuje, nagle zostajemy jakby wepchnięci w trochę inny film. Prawda? I musimy sobie z tym jakoś poradzić. Najbardziej mocno widać to w takich ostatnich sekwencjach tego filmu, które zrealizowane są na taśmie czarno-białej. Państwu pozostawiam jakby interpretację tego, dlaczego dochodzi tam do takiej zmiany właśnie samej taśmy, tak? Bo wydaje mi się, że rzeczywiście ten zabieg taki artystyczny można w dość różny sposób odczytywać. Na pewno chodzi tutaj bardzo mocno o wydzielenie w jakiś sposób i o podkreślenie jakby znaczenia tych sekwencji, a być może właśnie kolejną jakby taką zmianę odczytania, która powinna się tam dokonać w tym momencie. Jest tam też zresztą taka jakby tak naprawdę trochę próba gdzieś zmierzenia się z takim językiem jakby dokumentalnym w pewnym momencie. Tak? To jest o tyle istotne i to zbliża z powrotem ten film do kina moralnego niepokoju, że dla takich twórców właśnie jak Kieślowski, jak Holland, jak Falk, czy Bugajski, dokument niezależny od tych wszystkich właśnie moralnych niepokojów, które oni sami odczuwali w związku z tym typem filmu, tak, pozostawał jakąś, czy ta poetyka dokumentu pozostawała jakimś takim stałą płaszczyzną odniesienia, tak, ponieważ no, wydawało się, że jeżeli rzeczywiście chce się powiedzieć jakąś prawdę o rzeczywistości, to jakieś rozumienie dokumentalizmu, realizmu, weryzmu, prawda, jest niezbędne, że trzeba jakoś się z tą podstawową kategorią jakby uporać. I ciekawe jest to, że Żebrowski w filmie, który początkowo wydaje się być jak najdalszy od takiej poetyki, też próbuje gdzieś do tego nawiązać i też to jakby pozostawia właściwie tak naprawdę ostatecznie widza z takim właśnie niepokojem i jest też rodzajem takiej właśnie powiedzmy moralnej prowokacji, jak bardzo wiele z tych filmów właśnie z drugiej połowy lat 70. I to chyba tyle tak naprawdę. No jeszcze jeśli chodzi o Szpital Przemienienia, to oczywiście już tutaj nie będę wymieniać Państwa, ale proszę zwrócić uwagę na absolutnie wybitne aktorstwo w tym filmie. O ile generalnie kino moralnego niepokoju, to widać świetnie w Amatorze, bazowało raczej na takim pseudo, oczywiście, jednak jakby takim podstawowym, niemal amatorskim właśnie graniu. Tak? Jerzy Sztur miał być właśnie dokładnie takim everymanem, takim właśnie amatorem w każdym tego słowa znaczeniu.
i bardzo często w tych filmach widzimy aktorów debiutujących, młodych, nieznanych, tak jakby jeszcze niewykorzystanych w kinie, to Żebrowski z całą premedytacją do tego szpitala psychiatrycznego zamyka taką absolutną jakby śmietankę aktorską tego czasu i w tej absolutnej izolacji każe im jakby wygrywać pewne konflikty. To też bardzo spiętrza jakby napięcie w tym filmie, ale skądinąd główny bohater, 30-letni, jakby nieco naiwny, dopiero wchodzący w życie i przeżywający w tym szpitalu właśnie również rodzaj jakiejś takiej moralnej inicjacji, jest grany przez aktora zupełnie nieznanego, więc tutaj też mamy taką gdzieś nawiązanie do tego schematu gdzieś kina moralnego niepokoju.